Cześć! Dziś Wam pokażę, jak zrobić spolszczenie moda do Skyrim Legendary Edition. Ale ta metoda działa również do Special Edition, Fallouta 4 i Fallouta New Vegas. Zapraszam do oglądania. Oczywiście potrzebujecie mieć program do tłumaczenia plików ESP oraz WinRAR-a. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Pierwsza metoda, którą Wam pokażę, to jak ja to nazywam, z folderem. Polega to na tym, że plik ESP jest ukryty w jakimś podfolderze i musicie wypakować go razem z tym podfolderem, bo inaczej kiedy będziecie wypakowywać plik właściwie do gry, nie będzie wiedział, jaki plik zastąpić, no i po prostu nie będzie działać. Kiedy już wypakujecie ten folder data, usuńcie z niego wszystkie pliki poza tym właśnie naszym ESP. Kiedy już Wam zostanie ten plik ESP, otwórzcie go za pomocą tego programu, który pobraliście z opisu, tego X-Translator. No i jak otworzyliście już ten plik tekstowy do tłumaczenia, no to jest bardzo proste. Wystarczy wybrać sobie daną frazę, którą chcemy przetłumaczyć, klikamy w nią dwa razy, otwiera się okienko, jest tam oryginalny angielski napis lub w innym języku. Po prostu kasujecie to i wpisujecie po polsku. I robicie tak ze wszystkimi, które chcecie przetłumaczyć. Kiedy już skończycie, klikacie w lewym górnym rogu w plik lub file, w zależności jaki język wybraliście. Klikacie w zapisz słownik. Robi się to po to, aby potem szybciej tłumaczyć jakieś podstawowe słowa. Na przykład jeśli przetłumaczycie cheese jako ser i zapiszecie słownik, to kiedy otworzycie następne tłumaczenie, następny plik do tłumaczenia, no to ten ser od razu będzie przetłumaczony na polski. Kiedy już zapiszecie, klikacie jeszcze raz ten plik lub file i klikacie w Finalize ESP ESM. Ten plik, który tutaj teraz widzimy, no to jest przetłumaczony, gotowy. Jeśli zrobiliście wszystko tak jak ja, to powinno działać. Teraz dodajecie go do archiwum, najlepiej RAR. No nazwę jaką tam już chcecie, jeśli chcecie to robić, że tak powiem, na użytek publiczny na Lexusa, no to najlepiej wpisać tam na końcu Polish Translation, jeśli nie, no to wasza sprawa, ale najlepiej jakbyście się dzielili tłumaczeniami z innymi. Ja tak robię. Ten oryginalny folder, nie zapisany w archiwum WinRAR, możecie już oczywiście usunąć i gotowy do użytku jest ten właśnie, no ten archiwum, które stworzyliście przed chwilą. Najpierw za pomocą jakiegoś waszego programu do wypakowywania modów, dajmy na to Vortexem, wypakowujecie oryginał, potem dopiero plik przetłumaczony. Jeśli zrobicie odwrotnie, no to nie będzie działało. To jest koniec pierwszej metody, a teraz pokażę Wam drugą. Druga metoda, ta szybsza, to kiedy plik ESP nie jest w folderze data. Po prostu od razu wypakowujemy ten plik ESP na przykład na pulpit. Otwieracie go za pomocą naszego programu do tłumaczenia. Oczywiście ja mam to już przetłumaczone, bo zapisałem słownik, a ten mod również był już tłumaczony przeze mnie. Tak samo jak przed chwilą, już wiecie jak zapisać słownik, wiecie jak sfinalizować, to nie będę drugi raz tego pokazywał. No i teraz znowu dodajemy na archiwum. Teraz ten oryginalny plik możecie skasować i tak jak mówiłem przed chwilą, za pomocą Vortexa albo innego programu po prostu instalujecie oryginał, dopiero potem spolszczenie i będzie działać. Dzięki, do widzenia.